Siemanko, ja jestem Dim2 i dziś zapraszam was na kolejny odcinek. Okej, mamy porozmawiać z Ceres. Gratuluję. Będziesz dobrą królową. Dziękuję. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty. No chyba tak. Jakie plany ma nowa królowa z Kaligry? Słuchać, uczyć się i jeszcze raz słuchać, a potem zobaczymy. Dobry plan. Muszę zjednoczyć klany. Wolę uniknąć wojny, ale jeśli faktycznie szykuje się na nas Nilfgaard, wspólnie damy mu odpór. Może być problem z ludźmi z Drummond. Widziałem Lugosa podczas koronacji. Był co najmniej wściekły. Nasze rody od zawsze się spierały, ale muszę spróbować z nim ponegocjować. Może coś wskuram. Delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? No, dziki gon. Krach wspomniał cię o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, dziki gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kermoren i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Ja nie mogę teraz opuścić wysp, ale dam ci mojego najlepszego wojownika. Hjalmara. Zgodzi się? O, na pewno. I jeszcze ucieszy. Przecież go znasz. Fakt. Dziękuję. Mam nadzieję, że przyda wam się jego pomoc. Powodzenia. Okej, Hjalmar, gdzie jesteś? Jak nastrój? Taki sobie. W końcu baba mnie pokonała. Ale nie byle jaka. Ano racja. Jak już jakaś musiała mnie pokonać, to rzeczywiście wolę, żeby to była Ceres. Dziki Gon szykuje się do ataku na Kermorę. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ankreid nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. Zadanie zakończone. Ale bym właśnie zlamił. Nie bardzo wiem, gdzie iść. Nie chcę jeszcze iść tam, gdzie powinienem. Wejść na Łódź, Wyspa Mgieł, te sprawy. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić w bardziej... Idziemy to dokończyć. To będzie najlepszym rozwiązaniem. Tu jest naprawdę bardzo dużo różnych fajnych miejsc do odkrycia. Ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Na razie nic Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Przyznam wam się do czegoś? Schodzi mi skóra. Czuję się jak wąż. Jak pieprzony wąż. Tylko jeszcze nie schodzi na raz, tylko jak to u człowieka bywa płatami. I strasznie kurwa. Na szczęście nic nie smęci. Ja bym chciał cały ekwipunek taki złoty, jak mam na butach. Dlatego też w dzisiejszym odcinku będę chciał się pobawić trochę jeszcze w Felem i w innych miejscowościach okolicznych. Narzędzia Fergusonowi zaniosę, zobaczymy co nam da. Może da nam jakiś fajny pancerz. Wywieszczenie, wróżbitka, zmarła. Czym mogę służyć? Jakiś czas temu byłem na Undvik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca! Wyglądają jak prawdziwe! Bo są prawdziwe, spójrz na ornamenty. To autentyki, jak ci się udało je zdobyć?
łatwo nie było. Dlatego liczę, że się odwdzięczycie, dając mi zniżkę na pancerz, który dla mnie zrobicie. Harmon Ebb Grenekan, generał lejtnant 2. Armii Konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się, a o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. Rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Zawsze to samo. Mam już tego dość. Rozumiem, że nie możecie odmówić nilfgaardzkiemu generałowi, ale liczę, że nie zapomnicie o moim pancerzu. Nie zapomnę. Ja nie zapomnę, bo to ja go zrobię. Tak samo zresztą jak zbroję dla Nilfgaardczyka i wszystkie inne nasze zamówienia. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnolud Kowal to co innego. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. Nie, gryfa będzie lepić! Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Zobaczmy, czy jest zlecenie faktycznie. Jest. V. Oj, daleko. Za jakie grzechy bogowie skarali mnie tak? Ale fajnie, fajnie. Widzicie, opłacało się robić takie zlecenie. O, jest tu wieś wrzosowa. Jej, gryfa będziemy mogli widzieć. Ale się cieszę, wreszcie coś latającego, fajnego. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz, która mnie zawsze nie daje spokoju. Wiedźmińskie, 24 lajcik. No, nasz level, więc spokojnie powinniśmy sobie dać radę. Hej, a mogę wybrać kolor tej zbroi, czy nie bardzo? Ktoś wie? Bo te trzewiki są zajebiste. Ciekawe, czy można... Szkoda, że nie można ich ulepszyć. Blady jesteś jak gówno owsiane. Gówno owsiane, powiadasz? Jakbym cię zlał, też byś był blady jak gówno owsiane. A, wieś wrzosowa znamy. Nadal jest zimno. Piękne słońce. Naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnie się zapowiada walka z gryfem kolejnym. Kawałek.
Myślałem, że to tu takie ładne. Tu co? Bandyta. Jeszcze jeden. Po co wam to było? Nie wiem, słabi ci bandyci. Że tu mamy szukać? Z tego została tylko ręka. Archegryf miał sutą kolację. Tu musiał skończyć ucztę i ruszył w kierunku otwartej przestrzeni, żeby odfrunąć. Okej. Pióro archegryfa. Pewnie je zgubił, ładne, kiedy wzbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. Ale ja tam przecież szedłem tędy. Tu nic nie było, chyba że się pojawiło. O, jaki ładny! Jakiś ty ładny. Taki amerykański. Oplujesz tym. Wiedziałem, że będziesz skakał. Ja mam pomysł. Teraz skoczysz we mnie pewnie. Nie odlecisz. Kończmy. Nie. Zobacz jak ładnie. Ale cwany. Krwawienie. Ty. Teraz. Piękny gryf, naprawdę. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Naprawdę, to mi się bardzo podoba. Ciekawe, co zleci w to zabicie tego gryfa. Ale wiecie co? Aż mnie kusi, żeby zobaczyć, co daje. Odcięcie kończy, czyli tak samo jak z gryfa, ale świetnie, dawno wyczekiwałem gryfa, naprawdę. Chciałem przeszukać leży, ale tu nic nie ma. Mogę spalić? Płonie ognisko w lesie, słodką piosnkę niesie. Żeby oszczędzić sobie trochę czasu, wracamy do wrzosowej. I lecimy. Lecimy do wrzosowej. Kurde, dawno nie biłem się z gryfem. Wreszcie coś fajnego. Nie, uwielbiam te wszystkie potwory, co można je tak pięknie tuc. Okej, mamy znacznik. Wrońce, tak? Jestem bardzo zadowolony. Łodka, chodź, na tobie będzie jeszcze szybciej. Naprawdę. Bardzo świetna sprawa. Ja bym też ją wysłał do Kermory, jak mnie robić takie mistrzowskie rzeczy. Szkoda, że nie można w świecie swojej osady zakładać, zbierać ludzi i tak dalej. Jesteś jak masz kwas? Aha.
Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja. Geralt! Skończyłam! Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? To Joanna jest mistrzynią płaterską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam! Włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Oj. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Ubrałem już zbroję? Jasna cholera. A ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. On do mnie strzela. No hej. Ruszysz się? Nic nie mogę zrobić. Ale jak już N włączyłem, to może też mam... Nie mam nic. No rusz się, facet! Gdzie mam ostatni zapis? Muszę wczytać, bo to będzie zbyt długie i monotonne. Nie mogę się ruszyć w ogóle. Może jest jakiś bóg związany z tą misją. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się. Dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed dzikim gonem. Super, Avalon, cieszę się. Bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. To wiemy, ale dobrze, teraz trzeba jeszcze się ruszyć do tego miejsca. Pójdziemy tam, pójdziemy najpierw oddać trofeum. Do kwatermistrza barona. Ze względu na to, że ta misja może się zbugowała w ten sposób, że właśnie nas odsyła tam, ale do nas strzela. Dobra, dawaj monety. Reszkę uprzątniemy z góry na stajnie. Orzeł. A ja mam pomysł, żeby zobaczyć, czy zmienia mi się zbroja. Dobra, najpierw pójdziemy w lewo. Jebać mi się chce. Ty? Blady jesteś jak gówno owsiane. Co jest siły?
Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? A czemu nie, potem? Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę koron. No jednak, co Wiedźmin, to Wiedźmin. Masz. Uczciwa płaca za uczciwą pracę. Okej, ile dostaniemy? Chyba, kuwa, żart. Zadania. To były... Mistrz Płatnerstwa. I sobie zapiszemy tutaj. Idziemy teraz tu. Jesteś jak? Masz kwas? Oj! Mam. Używaj go ostrożnie. Jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Ale mam pomysł. Geralt! Skończyłam! A, nie zmieniłem zbroi. Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Pięknie. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? To Joanna jest mistrzynią płatnerską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam! Włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Najpierw muszę wiedzieć, jak będzie wyglądała próba. Zamówiłem zbroję, która powstrzyma bełty. Więc jak sądzisz, jak mam zamiar to sprawdzić? Nie obawiaj się, Geralt. Zbroja wytrzyma. Kwas nadał jej takiej twardości, że musieliby strzelić do ciebie z balisty, żeby ją przebić. Pomóż mi, proszę. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Jasna cholera, a ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. On będzie do nas strzelał. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Żyjesz? Tak, wyliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi.
Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt, dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta. Będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undwik i kwas archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. Oto ważne, skąd żarcie. Byle miejsce pełno było. A że trzeba było ścierwą. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Właśnie się robi. Ale potrzebuję jeszcze trochę czasu. Wiesz, nie chcę odstawiać fuszerki. Jasne, rozumiem. To my sobie przemedytujemy do rana. Geralt, miło, że wpadł. Jak tam mój pancerz? Właśnie się robi. Jasne, rozumiem. Aha, odczekaj jeden dzień, czyli dobra, jeszcze zrobimy tak. Teraz na pewno będzie gotowy. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Powiedz, że fajny i ładny. Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Pancerz łowców czarownic. Powiedz, że ładny. Powiedz, że... 27. Ale mam kilka rzeczy niefajnych. Obrażenia cięte 10% mniej. Obuchowe takie same. Kute 5% mniej. Odporność na obrażenia zadane przez potwory. Odporność na odżywiałów fajne. 6 kilo. Może być. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Co masz na sprzedaż? No właśnie, co masz na sprzedaż? Pokaż. Werden. Kałowców nagród. Tropiciele, to mi nie obchodzi. To jest tak. Srebro. Juki 70. Rzemiosło. Egzekutora. Słabsze. Kwarcisty słabszy. Słabszy, rębacze, słabszy. Bratni składników. Kurde. To mogę ulepszyć. Ale nadal będzie to bani. Niedźwiedzia, kurtka. Tutaj nic ciekawego nie ma. Jeszcze spodnie mogę zobaczyć. Tak, na 29 poziom już mam jedne takie, co noszę ze sobą cały czas. A jeszcze pokaż swoje towary na dole. Co masz na sprzedaż? Aha, rękawicze, celinówki, 1000. Jeszcze raz. 1600 masz, powiadasz koleżanko. Sprzedaj.
sprzedaj typy, gdzie nie sprzedam. Ciebie mogę sprzedać. Ciebie mogę sprzedać. Ciebie nie będę sprzedawał, bo jesteś ładnym. Ciebie sprzedam, ciebie sprzedam. Ciebie zostawiam, bo ciebie będę używał. Kusza słabsza od mojej. Yuki mogę sprzedać. Okej, okay, i lecimy dalej. Chodzi o wiedźmiński... Okej, okay, na razie nie. Ale już wiem, gdzie jest mistrz partnerstwa. Nie chcę się jeszcze udawać na Skellige, ale jesteście uparci z tym Skellige poboczne. Wściekłe pięści Nowigrad. A co mi tam? Mamy jeszcze chyba trochę czasu. Albo już nie mamy trochę czasu, ale... To by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i do zobaczenia. Pa, pa!